przyjaciele! Jezus Chrystus to nie postać jakaś wymyślona. To nie jakiś Jezusik, który wisi na krzyżyku. Jezus Chrystus to nie postać, którą kreuje dzisiaj religia. Przyjaciele, Jezus to człowiek, który 2000 lat temu przyszedł na tą ziemię i objawił królestwo. Przyszedł tutaj jako człowiek i pokazał, jak wygląda prawdziwe niebo. Pokazał, jak wygląda prawdziwe życie. Przyjaciele, Jezus Chrystus w moim życiu stał się najważniejszą osobą. Jezus Chrystus w moim życiu realnie stał się tym, który zmienił moje życie. Przyjaciele, ja w 2014 roku poznałem Jezusa osobiście pod celą więzienną. Poznałem prawdziwego Boga, którego nigdy wcześniej nie poznałem, o którym tylko słyszałem jak na jakichś religijnych nabożeństwach. Jezus Chrystus, o którego osobiście poznałem, to ten Jezus, który zmienia życie. To ten Jezus, do którego zawołałem w najgorszym etapie mojego życia, żeby mnie ratował, i zawołałem do Niego, tylko że zrobiłem to, ponieważ taka była moja decyzja. To była moja decyzja. I Ty musisz podjąć decyzję w swoim życiu o tym. Musisz podjąć decyzję w swoim życiu o tym, co będzie z Tobą później. I musisz uznać Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Musisz uwierzyć w sercu, że Jezus za Twoje grzechy poniósł karę i na krzyżu Golgoty został zabity i trzeciego dnia zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał po to, abyś teraz Ty miał życie. Po to, abyś teraz Ty był zdrowy. Przyjaciele, jeśli ktoś jest chory wśród Was, to ja Wam dzisiaj mówię, że Jezus Chrystus poniósł chorobę po to, na swoim ciele, po to, abyś Ty dzisiaj mógł być zdrowy. Jeśli jesteś chory, przyjdź do nas. Jeśli na cokolwiek jesteś chory, będziemy się o Ciebie modlić, będziesz zdrowy. Jeśli chcesz oddać życie Jezusowi, to nie zwlekaj, bo jutra może nie być. I zrób to teraz, żebyś żył. Amen.